piątek, 11 marca 2016 roku, telewizja w Wielkim Kinie, Tomasz Wójtarek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z niezwykłą aktorką, znaną i cenioną aktorką, którą jest Pani Anna Gornostaj. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry Pani Aniu, no jesteśmy w Słupsku. Wiem, że dziś długa podróż za Panią oraz za Panią Magdą Zabacką. No, przebyłyście ponad 500 km z Warszawy do Słupska, żeby zagrać u nas spektakl, który nazywa się Gwiazda i ja. No właśnie, Teatr Kapitol, reżyseria Cezary Morawski. No i dwie Panie, piękne aktorki, zagrają dziś. Proszę Państwa, no, jest to nam bardzo bliski spektakl, nam aktorom, dlatego że Cezary Morawski też jako aktor to reżyserował, ponieważ spektakl jest troszeczkę o naszym środowisku, o tym, jak Państwo nas postrzegacie. To jest amerykańska fabuła, amerykański dramat, napisany przez Elizabeth Fuller. Ona miała taką przygodę w życiu, to jest oparte na fakcie autentycznym. Ona spotkała wielką gwiazdę amerykańskiego kina, Betty Davis. I tak jak w Ameryce, proszę Państwa, zresztą w Państwie jest podobnie, dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, jak człowiek na ulicy nagle spotka wielką gwiazdę. Mało tego, ta wielka gwiazda przyjechała do niej potem do domu i zamieszkała przez miesiąc. Co z tego wyszło? Wyszło mnóstwo wspaniałych zdarzeń, ale mnóstwo również śmiesznych zdarzeń. To jest tak naprawdę komedia, bo to opowiada o zderzeniu tego innego świata gwiazd i wyobrażeniu naszego o tej wielkiej gwieździe i nas zwykłych, szarych ludzi, których po prostu przy ziemi trzyma codzienność nasza. To bardzo jest sympatyczna sztuka, my ją bardzo z Magdą lubimy grać, ponieważ ta sztuka, no tak jak powiedziałam, opowiada troszkę o naszym środowisku. Możecie Państwo przez dziurkę od klucza zobaczyć, jak tak naprawdę te gwiazdy wyglądają, że to zderzenie tej rzeczywistości jest naprawdę bardzo komiczne. Część mojej duszy zaczęła się zastanawiać, czy 3,5 tygodnia pobytu Betty w naszym domu to nie jest jednak nadużycie. Ale w głębi duszy, tu w sercu, chciałam, żeby została z nami na zawsze. Problemem jest John. Wczoraj podczas pikniku nad rzeką będę oznajmiła, że wspaniale przyrządza indyka na dzień dziewczynie. Który w tym roku przypadał na 22 listopada, a tu dopiero czerwiec. Właśnie, bo jak jest napisane w ulotce, zobaczymy prawdziwe oblicze naszych idoli. No, to aż boję się pomyśleć, co my takiego zobaczymy. No to Państwo musicie przyjść sami zobaczyć, co my zobaczymy. Ale ja myślę, że w tamtych czasach, a to był okres lat 70., 60., teraz troszeczkę się zmieniło, bo my te gwiazdy mamy tak na co dzień w serialu, poza tym mamy mnóstwo tych czasopism kolorowych i wiemy, ja nawet, przyznam się Państwu, z czasopism się dowiaduję, więcej Państwo wiecie o mnie niż ja sama o sobie się dowiaduję i tak jest o wielu innych kolegach. Obiecała mi, że kiedy w naszym mieście będzie tydzień z Pani filmami, zabierze mnie ze sobą do kina. To będzie najpiękniejszy tydzień w moim życiu. Natomiast wtedy wytwórnie filmowe i agenci bardzo starali się, żeby te gwiazdy były takie niedostępne. Nie można było takiej gwiazdy zobaczyć na co dzień w sklepie i nie można było z nią porozmawiać, bo to było straszne słowo, które powiem, niebiznesowe, proszę Państwa. W związku z tym to bardzo jest śmieszne i ciekawe, żeby to zobaczyć, bo to jest
na prawdziwa historia. Elizabeth Fuller to przeżyła, opisała i mało tego, nie tylko przez to, że opisała to zdarzenie, została sama celebrytką amerykańską i jej sztuki zostały wystawione na Broadwayu. I w spektaklu właśnie tylko dwie panie, czyli Anna Gornosta i Magdalena Zawadzka, ale chyba, no nie wiem, czy się mylę, zobaczymy też Cezarego Morawskiego i Barbary Kurzaj, czy tylko gdzieś tam na jakieś... Oni tam się przymykają na ekranie, ale wie pan, to jest po prostu inscenizacja teatralna. Reżyser sobie to tak wymyślił, bardzo to zręcznie wymyślił. To jest wymóg scenariusza, tak to napisała autorka i my tak to gramy. Autorka napisała tylko dwie osoby grające. Mało tego, powiem państwu, że teraz po wielu, wielu latach Elizabeth Fuller już zdobyła taką popularność tą swoją sztuką, właściwie jedną, jedyną, jaką napisała, że jeździ po Stanach Zjednoczonych sama. I sama odtwarza, opowiada tą swoją historię, właściwie jest to już taki, powiedziałabym, monodram. I ja jestem cały czas zafascynowana, ponieważ jej agent był u nas niedawno, że ona cały czas ma pełne widownie. Czyli jednak ci Amerykanie chłoną nawet opowieści o tych swoich gwiazdach. John powiedział, ale wczoraj wieczorem zrobiłaś się mi straszną idiotkę. I z każdym dniem, stary, zmieniasz się na gorszy. Tak, tak samo twój syn, nasz syn. Zapytałem go, chodź, niech tatuś cię przytuli.